Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A ze mną dzisiaj z Państwem Stanisław Banach, wójt gminy Podegrodzie. Dzień dobry, witam panie wójcie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy i widzów. Panie wójcie, zacznijmy od budżetu na 2023 rok, uchwalonego już. Ile on wynosi? Tak, w ubiegłym roku w końcówce grudnia Rada Gminy Podegrodzie przyjęła nowy budżet na rok 2023 i mamy 93 miliony pełny budżet i na wydatki inwestycyjne aż 33 miliony. Myślę, że to jest suma spora, jak na gminę Podegrodzie. 33 miliony. I to, czy inwestycje są jakieś z ubiegłego roku, które przechodzą? Czy są jakieś priorytety, które rozpoczniecie państwo w nowym roku? Jak to wygląda? Tak, to są inwestycje z Polskiego Ładu, które w ubiegłym roku zostały rozpoczęte, bądź też w tym roku jako nowe będą rozpoczynane. To już wszystko jest po przetargach, po podpisaniu umów. No i oczywiście są też inwestycje, zwłaszcza drogowe, które w tym roku będą rozpoczęte. I tutaj, jeżeli jestem przy drogach, to o ścieżce rowerowej muszę wspomnieć. Mieliśmy aneksowane porozumienie w sprawie przygotowania projektu. Ten projekt już praktycznie jest gotowy, więc również w tym roku ścieżka rowerowa będzie powstawać i do końca roku powstanie. Mhm. Jakie te inne inwestycje jeszcze? Czy w oświecie coś się będzie działo, czy jakieś obiekty rozbudowujecie? Tak, oświata, panie redaktorze, jest u nas oczkiem w głowie. Nie trzeba chyba tego tutaj uzasadniać. W tym roku chcielibyśmy rozpocząć i rozpoczniemy pracę przy rozbudowie szkoły podstawowej w Stadłach, sali gimnastycznej w Olszance. Projekty już praktycznie są gotowe. Czekamy tylko na złożenie jeszcze do starostwa. Pieniądze w części są zabezpieczone, a o resztę będziemy się w dalszym ciągu starać, bo to nie jest praca, inwestycja na jeden rok. Mhm. Jakieś przetargi planujecie w nowym roku? Są nowe plany inwestycyjne? Głównie na drogi. Głównie na drogi. Tak. Ale też jest dofinansowanie na świetlice wiejskie, które ewentualnie to są teraz, gdzie prace trwają. Mamy taką dużą świetlicę środowiskową w miejscowości Podrzecze, przepraszam, w miejscowości Brzezna. Mhm. Ta świetlica jest jeszcze w stanie surowym i tutaj staramy się o duże dofinansowanie, bo z budżetu gminy nie bylibyśmy w stanie jej wykończyć, a jest to bardzo ważna i priorytetowa sprawa dla nas, z tego względu, że zespół Brzeźniaki póki co korzysta, za co bardzo dziękujemy też, parafii w Brzeznej. Księdzu proboszczowi udostępniono, mają salkę katechetyczną na Strzegańcu, ale to jest za mało, bo jest to zespół bardzo, bardzo szybko rozrastający się, jeżeli chodzi o nabór młodzieży, ale też i dorosłych nie brakuje. Mhm. O tych zespołach sobie jeszcze właśnie nawiążemy w dzisiejszej rozmowie, ale też jeśli chodzi o straże pożarne, remiza w Gostwicy, ona jest modernizowana, jest na ukończeniu, tak? Tak, panie redaktorze, remiza w Gostwicy jest już praktycznie ukończona. Prace w ubiegłym roku dotyczyły, z końcem roku dotyczyły wnętrza remizy. Pozostały jeszcze, no można powiedzieć, jeżeli patrzymy na, bierzemy całość budynku, do wykonania jeszcze schody, jeżeli chodzi o posadzkę i zabezpieczenia w postaci barierek, i remiza byłaby gotowa do oddania i do przeniesienia wozu bojowego i całego sprzętu już na nowe miejsce. Mhm. Wspomniał pan o drogach, stąd moje pytanie, czy te inwestycje, jeśli chodzi o drogi, które trwają, czy miałyby trwać, one są zadowalające w sensie kilometrażu, bo to są pewnie plany z tych dotacji zewnętrznych, prawda, na drogi. Jak to w nowym roku może właśnie wyglądać? Tak, część z Polskiego Ładu rozpoczęliśmy między innymi drogę remontować w Stadłach, drogę spacerową. Czeka droga w tym roku do wykonania, dwie drogi w Olszanej.
A kolejne drogi, teraz złożyliśmy wnioski do dróg rolniczych na 3 drogi. Składamy teraz na 3 drogi z funduszy rządowych. Także tych dróg w tym roku będzie sporo do wykonania. Na przełomie roku teraz też zapadła decyzja o wzroście stawek za śmieci w gminie. I jakie to są stawki? O ile to wzrosło? No tak, to, dlaczego? To było nieuniknione. W tym roku już przeszliśmy na rozliczenie tonażowe, ale ten wzrost myślę, że nie będzie dla mieszkańców aż tak odczuwalny. Jesteśmy gminą, która ma w porównaniu z gminami sąsiednimi najniższą stawkę. Ta stawka to jest 25 zł od osoby, ale z zastrzeżeniem, że jeżeli mieszkańcy zdecydują się danej posesji na założenie kompostownika, to wtedy od osoby będzie tylko 23 zł, czyli wzrost wynosiłby 3 zł. Jeżeli będziemy zakładali kompostownik, jeżeli bez kompostownika to 25, a z kompostownikiem tylko 3 zł. Czyli jest wzrost, ale jest to wzrost nieduży, można by powiedzieć. Tak? Teraz tak staraliśmy się, na ile to tylko było możliwe, od gminy, bo przetarg został rozstrzygnięty, jedna firma przystępowała i ta firma przejęła dalsze utrzymywanie czystości, odbieranie odpadów od mieszkańców. Panie wójcie, węgiel, wiemy, że patrzymy sobie na aurę, to ta zima na razie początek roku jest jaka jest, ale z listopad, przede wszystkim grudzień był taki, jeden z ataków zimy, gdzie wyruszyły w teren maszyny, ale zapytam o finansowanie. Czy kwota, którą przewidujecie w tym roku na zimowe utrzymanie dróg jest wystarczająca? To znaczy, czy są już jakieś przewidywania, że trzeba będzie na przykład nowelizować wysokość tej kwoty? Bo niektóre gminy już widzą pewien problem, że w związku ze wzrostem cen paliw czy tych surowców jak sól, może to powodować, że będzie trzeba ten budżet jeszcze zmienić. I chociaż na razie jest to łagodnie, to już taki pierwszy atak zimy był. Jak to w Podegrodziu wygląda? Panie redaktorze, przetarg rozstrzygnięty został w ubiegłym roku. Już musieliśmy właśnie po rozstrzygnięciu przetargu sporą kwotę dołożyć. Około 500 tysięcy, także jesteśmy, można powiedzieć, pewni, że tych pieniędzy na zimowe utrzymanie dróg nie braknie. Przy takiej aurze, jak jest obecnie, a oczywiście też zakładamy, że luty przymrozi, że nie będzie tak ciepło, i marzec również, nie powinno nam zabraknąć pieniędzy na zimowe utrzymanie. Z firmy, które kontynuują zimowe utrzymanie, to są firmy, które od wielu lat w Podegrodziu te drogi są przez nie utrzymywane, wiedzą dokładnie, są zorientowani, gdzie, kiedy, którą drogę posypać, odśnieżyć. No bo to, trzeba tutaj też powiedzieć, panie redaktorze, że drogi gminne to nie drogi wojewódzkie, prawda, czy powiatowe. Tutaj utrzymanie zupełnie jest w innym standardzie, niższym, nie tak wysokim jak na przykład drogi wojewódzkie, ale myślę, że na terenie gminy Podegrodzie to utrzymanie jest dobre, jest wystarczające. Czyli jaka to jest kwota na cały rok? Milion 300. Czyli dosyć duża. Bardzo dużo. Dosyć duża rzeczywiście w porównaniu z innymi gminami. A jeśli chodzi właśnie, panie wójcie, o węgiel, ta dystrybucja, jak u was wygląda? Bo w nowym roku miała być też ta kolejna transza dostaw. Czy mieszkańcy zgłaszają jakiś problem, na przykład o gatunek węgla, czy nie brakuje go na składzie? A muszę powiedzieć, że mieliśmy obawy w ubiegłym roku, czy to wszystko będzie po naszej myśli, względem oczekiwań mieszkańców. Muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo mile zaskoczeni i usatysfakcjonowani, że ta dystrybucja odbywa się bez żadnych zakłóceń. W ubiegłym roku, do końca grudnia, ponad 800 ton zakontraktowanych zostało wśród mieszkańców rozprowadzonych. W
tym roku, w nowym roku 2023, już kolejne dostawy są realizowane. Już wczoraj, dzisiaj to było 75 ton, kolejne 200 ton w przyszłym tygodniu, także liczymy na to, że ten węgiel do końca, a myślę, że nawet wcześniej, nie do końca kwietnia, ale już w lutym zostanie zrealizowane zapotrzebowanie. A co najważniejsze, węgiel ten pochodzi z naszych kopalni, mieszkańcy są zadowoleni. Przynajmniej z informacji, jakie do nas docierają. Tam sporadycznie jakieś uwagi były, ale generalnie mieszkańcy są zadowoleni. Czyli tu zabezpieczenie jest, jeśli chodzi o opał, a zabezpieczenie komunikacyjne, tu nawiążę do sytuacji z Brzeznej Litacza, jest linia nowa, która kończy się właśnie przy szkole, natomiast tak jak jesienią też informowaliśmy, są te negocjacje, mieszkańcy chcieliby, aby był autobus doprowadzony wyżej o te 2 kilometry na Litaczu, czyli do przysiłka Wola, tam jest dużo rzeczywiście domów, mieszkańcy korzystają i dzieci stamtąd też trzeba podwozić do szkoły. I gmina obiecała, że w połowie stycznia będzie już tak jakby porównanie całej sytuacji i spotkanie w tym temacie. Czy możemy tutaj zdradzić, czy coś będzie się działo właśnie? Tak, oczywiście. Zgodnie z zapowiedzią, jaką złożyłem w ubiegłym roku z deklaracją, w pierwszej połowie stycznia, a dokładnie w przyszłym tygodniu, spotykamy się z przedstawicielami MPK w temacie być może właśnie tak. Doprowadzenia dalej, tak? Tak, oczywiście, oczywiście. Jednego przystanku. Nie będę jeszcze tutaj deklarował pewnych rzeczy, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Mhm. No tam jest problem rozbudowania ewentualnie tej infrastruktury, czy tak, końcówki bo droga, tak zwanej, tak, bo prawda? Droga to nie wszystko, ale jeszcze w zajazd, miejsce do zawracania, czy to będzie bus, czy to będzie autobus, o tego jeszcze nie wiemy, no musi spełniać wszystkie normy bezpieczeństwa. Mhm. Czyli jakieś nadzieje są, na razie nie chce pan wójt, widzę, zdradzać wszystkich szczegółów, rozumiem, tak? Co do tak, tego, tak, czy ten autobus zostanie poprowadzony o ten przystanek dalej. Tymczasem na koniec naszej rozmowy wspomnijmy o zespołach regionalnych. Jest ich troszkę kilka mocnych zespołów w gminie Podegrodzie. To pan na początku naszego wywiadu też mówił nawet o siedzibach tych zespołów, które trzeba powiększać. Jest się czym pochwalić, prawda? Jest, zdecydowanie jest. To jest zespół, no muszę jednak na pierwszym miejscu wymienić, bo to historia, tradycja i bardzo pięknie działający w ubiegłym roku. Kolejna Ciupaga na przeglądzie zespołów ziem górskich w Zakopanem. Zespół Duże Podegrodzie, Małe Podegrodzie i Brzeźniaki. Brzeźniaki, młodzież, dzieci, bardzo, bardzo liczny zespół. Oczywiście też i dorośli. Miałem możliwość obejrzenia nie tak dawno, kolędowania wspólnie z nimi w Brzeznej, że cieszymy się, że ta kultura lachowska na ziemi podegrodzkiej, nie tylko w samym Podegrodziu, ale też w miejscowościach sąsiednich jest, rozwija się i mamy nadzieję, będzie w dalszym ciągu trwać i przekazywać z pokolenia na pokolenie tą kulturę, którą się szczycimy. No to kultura lachowska, która ze źródeł historycznych wywodzi się właśnie z tego, z serca tej kultury w Podegrodzie. Podegrodzie, na Szacowice pierwsze, w na Szacowicach pierwsze grody, Podegrodzie, Grobla, że kultywujemy. Tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Stanisław Banach, wójt gminy Podegrodzie, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.